Cześć, witajcie, z tej strony Mafia Sobec, a ja witam was oczywiście w waszym ulubionym Farming Simulator 2015 na serii od Bizona do Leksjona. Dzisiaj ze mną w tle będzie Tanas. Siema, siema. A reszty hoposzków nie ma, bo Adam jest na komunii, Brączek chyba jeszcze śpi. A my dzisiaj lecimy, bo chcę to właśnie w niedzielkę wydać, także życzę wam udanej niedzieli, miłego popołudnia, bo pewnie tak to gdzieś wyjdzie, bo teraz jest około godzinki 11:20, a my zaczynamy dzisiaj. Taka zajebista akcja, jak sami widzicie już na ekranach. Pojechałem ostatnio, troszkę małe zakupy zrobiłem, kupiłem big bagi, kupiłem nasiona z centrali. Także Ursusikiem będziemy tu zaraz ładować, New Holland oczywiście z tą nową Amazonką, także naprawdę mega zajebisty odcinek się szykuje. I sobie tam zaraz coś tam pogadamy, nie? Tam jak to tam Dzionek nam poleciał, no, jak to ostatnio, bo jak sami widzicie, no tej aktywności jeszcze nie ma, ale już od tego tygodnia na pewno wracamy z normalną aktywnością, bo już tak, Brączek i będzie, bo w końcu szkoła mu się zacznie, także już nie będzie nigdzie tam jeździł, chyba że może na jakieś nagrywanie, choć na razie nie ma co nagrywać polu, bo przecież ja kierownicę mam, kurde, czemu ja na kierownicy nie jadę, ja się kręcę, zapomniałem przez chwilę, nie? Czekajcie, muszę tu dobrze opuścić, żeby tu było w miarę... Aj, nie, muszę nad tym, czekajcie, tu chyba we się wysypuje, jo, bardziej nie mogę opuścić, bo niestety, ale jak sami widzicie, czekaj, on tu będzie leciał? Czekajcie, muszę tu wbić na tego, na podeścig. Nie leci, muszę być w ciągniku. Dobra, będziemy w ciągniku, nie wiem, sypniemy na początek może jednego big baga tylko. Pojedziemy siać i resztę big bagów sobie później wsypiemy, bo nie ma sensu zasypywać go od razu pełnego, po co na transport. Dobra, możemy do góry podnosić. Szkoda, że teraz nic z workami nie mogę zrobić. Przydałoby się jakaś destrukcja, coś takiego jak było w poprzedniej, ale naprawdę big bagi są zajebiste. No lepszych na big bagów 13 chyba nie było. Są tak idealnie zrobione, nic się nie baguje, wszystko jest super. O, tutaj mamy jakąś paletę, to sobie ją odłożymy. No, no i bardzo ładnie wyszło. Dobra, Ursusika na razie zostawiamy. Muszę ogólnie, Brączek mi kazał, żebym sobie przerobił wychodzenie. Tutaj wszystko. Dobra, drzwi zamykamy. Podnosić możemy. A, piękny ten zestaw będzie. Ogólnie to nie jest siewnik pobierany z internetu. To jest siewnik dawno już przerobiony przez Arka dla mnie. Czekajcie, bo ja teraz zapomniałem, na które pole mam w ogóle jechać, czy które pole ja mam zrobione. Także wiecie co, nie spojrzałem nawet w odcinku, przed odcinkiem. O kurwa, tu jeszcze nie poorane jest. Czekajcie, tu tak samo. O, to pole możemy sobie obsiać, przejmiemy sobie to pole, bo to dawno na nim nie pracowaliśmy. Także właśnie na tej serii trzeba coś porobić, czego właśnie się nie robiło. I co, i tak wprawdzie wczoraj, czekajcie, wczoraj nie, wczoraj to byłem na ognisku, przedwczoraj byliśmy na patelni. Powiem wam, zajebista patelnia była, zgarnąłem dwie płyty Jokera. Jest tu kilka nawet piosenek takich, kurde, jak Aparatka, Zouza, Robimy Pompę. Co tu jeszcze jest, Zazdrosna, to jest coś z nowości, o, Lokatorka. Chcę być twój, coś tam mi się kojarzy. Nie powiem, kurczę, nie dosyć, że za piątaka wchodziliśmy, bo na poprzednią patelnię płaciliśmy 3 dychy i opaski zostały nam z niej, więc na następną patelnię było tak to za piątaka. Także no nie powiem, ale fu się opłacało. Czekajcie, zrobimy sobie tak, że opuścimy. Włączymy, bo będzie pszenica. I pójdziemy w znaczniki. A nie, znacznikami nie będziemy się bawić, bo to i tak nic nam nie da. Dobra. Zaraz zobaczymy, z jaką prędkością nam tu będzie siał. O, nie idzie za szybko, także myślę, że 14, nie, troszkę możemy zmniejszyć. 14 na godzinę to jest za dużo, ale myślę, że tak koło 12 byśmy mogli robić, bo tak to za szybko, nie dość, że nam zleci. A ja mam też bronę aktywną. O, myślę, że taka prędkość będzie dobra. I nie powiem, było bardzo mało ludzi na patelni. Wszyscy się napalili chyba na tą pierwszą patelnię. Naprawdę, no było za dużo ludzi, nie było się aż gdzie bawić. No a teraz, no naprawdę, nie wiem, 2 razy, 3 razy mniej było nawet ludzi. Także, no na plus patelnia na pewno, nie dość, że się wybawiłem, to podczas koncertu, gdy on już był tam, to byliśmy praktycznie przy samym nim. Także no mówię, płyty się zgarnęło. Później też i łatwy wyjazd, wszystko fajnie się wróciło, także nie powiem, no patelnia naprawdę na duży, kurde, na duży plus. Jezus, na kierownicy kilka dni nie grałem, to już mi się pokiczkało. A, nie, czekajcie. Czemu mi się nie rozłożyło? Moment, o, teraz, nie wiem, dziwny, miałem rozłożone schodki, ale nie było rozłożone to kółko, bo
po prawej stronie, ale już jest, także już jest w porządku, możemy sobie siać. I co, i wczoraj, no tak kurczę, wstaliśmy późno po tej patelni, wstaliśmy z Karoliną o pierwszej i tak nie chciało mi się, naprawdę nie chciało mi się nie nagrywać, jak mówię, będę przymulony, wydałem wczoraj te właśnie dwa odcinki, mówię, wrócę sobie właśnie z ogniska, nie piłem wczoraj, byłem kierowcą, także mówię, na pewno już wstałem sobie wcześniej, no i tak naprawdę wstałem ci o 10, także super, przygotowałem sobie serwer, przygotowałem wszystko i mówię, a ja dzisiaj jednego farminga wydamy, to nic się nie stanie, a może nawet wydamy tego farminga i jeszcze, ale nie, to już będzie za późno na wydanie drugiej gry jakiejkolwiek, także będziemy sobie, czekaj, znowu podniosłem? Nie, tempomat mi coś nie zarzucił, nie wiem, dzisiaj coś z kierownicą nie mogę się dogadać. Nie chcę mi być mi posłuszna. No i tak wczoraj po tym ognisku też wróciliśmy nie dość późno. Wyspałem się nawet, no i mówię, dzisiaj coś nagramy. No i na razie, no wiem, że Adam jest na komunii, bo rano mi napisała SMS-a, także już wieczorkiem będzie, nagramy sobie na pewno FIFA. Nie wiem, czy nie nagramy od razu dwóch meczy, bo już Adam i tak ma sezon przegrany, niestety nie udało mu się wygrać, także na dwa mecze przed końcem, nie, trzy mecze przed końcem udało mi się wygrać kolejny sezon z Adamem FIFA. Także cieszy mnie to bardzo, ale Adam, kurczę, no coś mu nie idzie, przydałaby się jakaś aktualizacja. Znaczy nie, no, zresztą Adam musi się nauczyć, co ja będę mu tutaj fory dawał. Nie powiem, kiedyś to jeszcze, no te sezony tam dawał rady i miał przewagę nade mną, ale od tej nowej aktualizacji FIFA, no Adam niestety, ale sobie nie radzi. Na chyba 15 sezonów, które teraz przegraliśmy po nowej aktualizacji. Nie no, nie mogę ogarnąć dzisiaj. Po nowej aktualizacji Adam wygrał może z jeden sezon, dwa, a 13 jest dla mnie. Ale dobra, co będziemy tu poruszać temat FIFA, poruszymy to właśnie na FIFA, bo teraz już będą takie luźniejsze mecze, gdzie nie będę musiał się stresować, tylko sobie pogadamy na temat Ligi Mistrzów, teraz Ligi Europy, no wszystkiego, co się dzieje w piłce nożnej, bo naprawdę jest multum rzeczy do obgadania, jest koniec sezonu, prawie wszędzie, w każdej lidze już praktycznie wiadomo, kto jest mistrzem. Także no będzie o czym porozmawiać. Ja tu już widzę, że muszę poza odcinkiem troszeczkę sobie pograć, bo naprawdę mam strasznie mało zrobione. Ale to jak wpadnę pół godzinki, godzinka i mam to wszystko zrobione na tip top. O, żeby tutaj nie przerysować. A, dobra, jakoś nam się w miarę udało. Także no już skończyło się ten czas, gdzie tak się imprezowało. Teraz czas wziąć się za nagrywanie. Ja jeszcze w tygodniu jakieś tam maturki mam, ale to tam wiecie, poleci i praktycznie zanim wy przyjdziecie ze szkoły, to już będę miał przyjechane z maturki i nagrane pewnie coś, także już mam nadzieję, że będzie ta aktywność. Co, jedna z ważniejszych spraw to taka, że będę chciał sobie rozplanować, tak jak już Bączek kiedyś wspominaliśmy na którymś z odcinków, będziemy chcieli zrobić sobie taką tabelę aktywności na kanale, co mniej więcej każdego dnia wyjdzie. Będziemy chcieli rozpisać, jaki farming będzie na dany dzień, tak żebyście wiedzieli, nie musieli pytać, i do tego będzie druga gra, jaka będzie prawdopodobnie się pojawiała, wtedy ja będę widział, co mam kiedy nagrać, co mam kiedy przyszykować, dla mnie też będzie to łatwiejsze, tylko mówię, no czasami może się coś zdarzyć, że nie uda nam się tego zrobić, i właśnie no to może boleć, że wtedy wiadomo, jakiś będzie spam, o to dlaczego nie ma tego odcinka i tego, ani tego nie chcę, będą hejty. I właśnie no teraz kieruję znowu kolejną podpowiedź do was, czy mam coś takiego zrobić, tylko mówię, no czasami trafi się tak, że na przykład nie będzie Adama, już nie będziemy mogli tego nagrać, nie będzie Brączka, nie będziemy mogli tego nagrać, coś takiego się przesunie. Ja będę się starał wtedy zastąpić to inną serią, coś w ten desen, ale po prostu chcę, żeby każdej gry było po tyle samo na kanale, żeby nie było przestoju z daną grą, tak jak na przykład jest typowo, miała być dwa razy w tygodniu, czasami nie ma raz w tygodniu nawet. Bolusiowa teraz, no jak widzicie, nam wypadło, że nie ma tego Bolusiowa, ale już będzie, bo już jest mapa teraz po odcinku, wychodzę, dokańczam ją i idę ją wrzucać, żeby ta nas mógł ją upiąć nam na serwer i nie wiem, czy będziemy musieli od początku wszystko układać. Jak tak, no to wiadomo, wszystko robimy poza odcinkiem, obsiejemy już wszystkie pola, także na kolejnym odcinku na Bolusiowie już lecimy z nawozami i z opryskami. Są nowe dwie uprawy. No wszystko, wszystko ogarnę, więc zrobimy taki jeszcze odcinek, jeden z poprawą. Jest stary piec wgrany, kury chyba, no zobaczymy, no wszystko mówię, ogarnięte będzie na odcinku z Bolusiowa. Także no ja się zwracam z kolejnym właśnie pytankiem takim do was, co, czy robić taką tabelę aktywności, ona była opublikowana w... Może na koniec filmu bym ją nawet dawał na chwilkę. Myślę, że to by było fajne, mielibyście link do niej w opisie, na Facebooka by było przypominanie nawet, co, gdzie i kiedy, co kilka dni. Także no, no liczę na wasze komentarze.
co w związku z tym. A, i jedną taką ważną rzecz jeszcze muszę poruszyć, bo chciałbym wam naprawdę podziękować, chciałbym was pochwalić, bo wczoraj jak oglądaliście, jak nie oglądaliście, to zapraszam na kanał. Była typowa polska wieś, były siewy, tam było pytanie na temat, jak robimy kolejną. Boże, ptoki mi tu przyleciały pod okno. Mam nadzieję, że gniazda nie będą tu rozbijać. I czekajcie, bo się zgubiłem. I zadałem właśnie pytanie, żebyście odnieśli się na temat, jak robimy kolejną wersję typowej polskiej wsi. Jestem mega zaskoczony, jest 230 komentarzy, jak na sobotę. I nie powiem, bo teraz aktywność jest bardzo słaba na kanałach, z racji tego, że każdy nie siedzi przed komputerem. Ja nie powiem, zawsze te 10 tysięcy wyświetleń było praktycznie w kilka godzin. Wczoraj naprawdę dopiero wróciłem z ogniska, dzisiaj jest 11. Ale to i tak mimo wszystko cieszy mnie to, bo widzę po innych kanałach u ludzi też, że ta aktywność strasznie, ale to strasznie spadła, z racji tego, że jest zajebista pogoda. Każdy gdzieś tam na dworzu dopiero wieczorami spędza czas przed komputerem. I bardzo dobrze, nie siedźcie przed tym kompem, wieczorkiem sobie wszystko nadrabiacie. I naprawdę nabi się super dużo komentarzy. Ja poczytałem, no na razie szczerze, jak mam być, przeczytałem może z 50. Jest mega dużo fajnie opisanych, gdzie wiem mniej więcej, jak sobie to zobrazować i jak ma wyglądać to każde gospodarstwo. I naprawdę odniosę się do tych komentarzy. I tak jak widziałem, właśnie mam nagrywać odcinki z tego, jak będę robił. I może będzie taka seria, że właśnie zabiorę się za jakieś modelowanie. Mówię, nie jestem jakimś asem podczas modelowania, Ale jakieś tam budynki zawsze, coś. Zawsze już będę miał je dla siebie, jakieś będą unikalne i chciałbym właśnie robić jakieś teraz budynki do siebie, bynajmniej na tą mapę naszą. Także no typowo już mam zajebiście zobrazowaną, już mam chęć do roboty, ale najpierw już obiecałem Adamowi, że skończę tą naszą mapkę. Gospodarstwo już mam prawie zrobione, dzisiaj lecę jakieś tam duperele dołożyć, biorę się powoli za pola, no i trzeba to skończyć jak najszybciej, no bo warto by było sobie tą serię zacząć taką typowo polską, gdzie wreszcie wykorzystamy takie 60-ki, 30, bo chcecie tej serii, wiem, bo nie ma tej typowej, takiej prawdziwej. Sami pisaliście, że właśnie taka jedna polska seria chociaż na kanale była, także na pewno będziemy mieli ją z Adamem. A bynajmniej mieliśmy wcześniej tą polską serię z 15, gdzie mam strasznie, to strasznie się ona spodobała, ale z nią później zmieniliśmy na te zagraniczne. Dlatego też mówię, ta się zastąpi idealnie. No i mówię, ja wam dziękuję bardzo za taką aktywność, bo o to właśnie mi chodziło, nie było tych zbędnych komentarzy. Naprawdę mi w uj pomogliście, co mnie bardzo cieszy. I mówię, no ja się myślę, że teraz jak będę miał wolne, to w tydzień skończę tą mapę z Adasiem, zaczniemy zaraz serię, modpack się jakiś zrobi fajny. Mam nadzieję, że Arek wreszcie nas powróci, no bo już ma modem, ale coś nie może znów połączyć się z sygnałem, no i kurczę, no taka lipa, bo już tyle się czasu nie słyszeliśmy, że jest to jakaś masakra. Piszemy od czasu na fejsie, ale mówię, no czasu też za dużo nie mamy. Mówię, nawet ja nie mam kiedy czasami zdjęcia wstawić na fejsa, jak sami widzicie, jak mam czas i jest wszystko ok, wrzucam normalnie filmy, to tych zdjęć na Facebooku macie pełno, nie tylko z tych akcji, które są nowe, ale i z jakichś tych starych akcji też. Także no mówię, Arka strasznie nam brakuje. Mam nadzieję, że wróci jak najszybciej. Też jakieś modyfikacje od niego by się przydały, bo to w końcu ta polska seria. On już sam się deklarował, że nam kilka zajebistych polskich modów fajnie przerobi na serię. Także liczę, że dotrzyma słowa. I najważniejsze, żeby wrócił, bo kurczę, no to bolusiowo miało być z nim. No i teraz tyle nam pomógł, a wychodzi jak wychodzi. No mam nadzieję, że już w najbliższym tygodniu uda mu się to naprawić. No bo teraz to już praktycznie nie jego wina, tylko nie wiem, to jest wina jakiś, nie mam pojęcia, czy niedobry modem, czy coś w tym stylu. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że już niedługo będzie. I Tanas nie, Tanas zostanie spokojnie, nie bójcie się, bo widziałem ten komentarz. Tanas jak Jarek są na stażu na razie, jak będzie dobrze, to się ich zatrudni. Także mówię, fajnie. I czekaj, coś jeszcze miałem dzisiaj ważnego poruszyć, ale kurna zapomniałem. Mieliśmy pogadać o tym, jak Brączek był, ale to poruszymy, jak będzie Brączek na Polusiowie, żeby coś tam, jakiś temat się nawinął, czy na typowej, bo już tak bardzo mało odcinków nam zostało, a tak bez Brączka nie będę tego poruszał, bo zawsze on coś dopowie, ja coś dopowiem na dany temat. Praktycznie może dzisiaj, jak ogarnę to Polusiowo, zacznę je wrzucać, wezmę się za film z Reala, bo mam film ze zbierania kamieni, dość taką fajną, zajebistą maszynką. Także muszę to ogarnąć, bo może dzisiaj bym jeszcze to pod wieczorek wydał, nie wiem, zobaczymy, zastanowię się, czy od razu znajdę muzę. Wczoraj fajną muzę na ognisku ogarnąłem, ale jest zbyt dobra pod taki film, bo mam bardzo mało ujęć, ale mam film z mojej 60, tylko że wy lubicie moją 60 pod jakieś disco polo, a dawno pod disco polo nic ciekawego nie robiłem. O, teraz kamerka powinna być idealnie.
No nie powiem, już kurde, dawno taki styl mi trochę zaginął. Znaczy ostatnio trochę powróciłem, ale to nie, jednak muszę mieć dużo filmów nagrane, żeby wiecie, tak wszystko regularnie, bo teraz czekam na sianokosy. Może po sianokosach coś się odblokuje, wiadomo, zawsze sianokosy to te zajebiste moje nutki, moja specjalność. Mam nadzieję, że się uda coś w tym roku fajnego skleić. Jeszcze u pana Krzysia będziemy mieli od ATMP, załatwiliśmy chwytak do bel, także akurat będzie na testach, to na pewno coś nagramy przy okazji. Kurde, tu mam sup. Trochę jeszcze dojadę do tego i podniesiemy sobie. Wprawdzie mógłbym poprzecznia grąbnąć i tak to będę musiał dojeżdżać. Kurde, na Knuson fan powiem wam, że zajebiste maszyny ogarnąłem do plac polowych. Ja jestem silny, co ostatnio w ogóle powychodziły paczki takich ogromnych strasznie maszyn. Także na pewno byśmy sobie na nich pograli. Ale to mówię, Knuson fan dopiero pojawi się w tygodniu. Muszę to sobie usiąść tak na spokojnie, właśnie jak dzisiaj jeszcze chłopaków nie ma, i ogarnąć tą tabelę, to dopiero zobaczymy jak będziecie. Czy będziecie taką chcieli, czy po prostu lecimy na spontanie. To co ma być, to będzie. Odcinek nagra się zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Nie jest jak w niebie, biegnę przed siebie, bo życie jest piękne. No nie powiem, jest piękne, od 4 dni temperatura, nie wiem, na termometrze mam cały czas powyżej 35, jak sprawdzam tak pogodę ogólnie to jest 27, przewidywane 25, także jest mega zajebiście ciepło na dworzu. Zboża to w ciągu 4-5 dni, no nie wiem, gdzieś o tyle szygły, zaczęło się kłosić żyto, tak? Dobrze mówię, tak, żyto zaczęło się kłosić. No w końcu nas Zofia kłos rozwija, także no to jest dopiero 15, a my mamy dzisiaj 8, także już kłosy się pojawiły, także no nie jest źle w tym roku, ale no brakuje tego deszczu, no mówię, raz spadł teraz deszcz przez 2 dni, to jest różnica, powiem ci, że zboże u mnie tak szygło, że ja po prostu aż nie mogłem dowierzyć. Mówię, nigdy opryzg, nigdy odżywki, nigdy nawozy nie dadzą tyle, co prawdziwy deszcz z nieba. No ale tego jest mało, tego brakuje i naprawdę od 3 tygodni nic nie padało, dopiero teraz trochę coś tam. Ale no już mówię, teraz 3 dni jest takiej suszy, że wczoraj jak jechaliśmy na to ognisko, się za mną tak kurzyło, bo jechaliśmy takimi polnymi, że to jest jakaś masakra, nie? Pamiętam zawsze wiosna, kurczę, padało, było tego słońca też, ale no jednak tego deszczu nie brakowało, no ale teraz to jest naprawdę totalna lipa z tym. O, tu żebyśmy nic nie pogięli w nowej naszej maszynie. Kurde, powiem wam, że no trochę kasy schodzi teraz na utrzymanie już maszyn. Odsetki jeszcze dziwne, ale od kredytu mi nie rosną. Patrzę tam sobie w tabelce. Dobrze. Patrzę sobie tam w tabelce tej swojej normalnie na 9, bo te, które ja przygotowuję, to nie jest żaden mod, tylko są właśnie robione samemu. Także na razie, jak sami widzicie, tam za dużo się nic nie pojawiło w tabeli. Czekam, aż właśnie zaczną te odsetki rosną. Nie wiem, czy one rosną tygodniowo, miesięcznie, jak to tam jest. Ja nie wiem, czy nie wezmę kolejnego kredytu później po sprzedaży bizona właśnie na kombaj, żebyśmy już mogli żniwa sobie zrobić. Już później tak to nie będę potrzebował na razie maszyn. Jakoś sobie poradzimy z tą serią. Kurde, no nie, ten New Holland jest naprawdę fajny. Tu trzeba uważać na krzoki. Praktycznie niedługo, a trzeba będzie robić zimową mapę. Jak widzicie, no Arek fajnie porobił, animacje wszystkie są. O, dobra, jest gitarka. Animacje wszystkie nam tu chyba, poczekajcie, do siebie mam tempomat, dobra, muszę to ogarnąć. Animacje wszystkie fajnie są, działają, także super. Siewniczek na pewno nam się taki przyda. Następny już będzie jakiś ściągany, szerszy na pewno, bo już nie chcę uprawowo siewnych. Czekaj, wprawdzie to pole kończymy, mamy, ja pierdzielę, ile? 18 minut? Już, serio? Ja... Nie mam pytań, jak robiliśmy ten 40-minutowy, to ja nie myślałem, że jestem silny teraz, naprawdę. Dobrze, bo ja dużo się nie nagadałem, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. A praktycznie, no, temat jakiś by się przydał na winę, ogólnie to Q&A, ja nie mam się kiedy za to zabrać, nie ten unboxing pokoju. Ale unboxing czekam, bo może będę miał dla was jedną zajebistą niespodziankę, o której na razie nie zdradzę, bo jestem w trakcie tam prowadzenia pewnej rozmowy. Ale jak się uda, to będziecie naprawdę mega zaskoczeni i w odcinkach, i w ogóle we wszystkim, ale to zobaczymy dopiero, jak mi się tam uda wszystko nawiązać i będzie dobrze, to już wtedy wam potwierdzone info dam, które pewnie będę może już wiedział na dniach, bo teraz jest weekend, to akurat nie mam odpowiedzi od pewnej firmy. Także no mówię, trzeba czekać, ale jak wszystko wypali, to będę kurde chyba w niebo wzięty. Dobra, tu możemy sobie wycofać teraz. Kurde, akurat taki klinik nam się tu trafił. Wiecie co? Nawet nie wiem, czy będę robił dla was dłuższy odcinek, bo ja szybciej to sobie wyrenderuję.
Przy okazji będę mógł coś już ponagrywać na jutro i będę mógł się wziąć za bolusiowo, także no nie będę akurat zwijała, co ja pojadę i pół pola zrobię, także nie ma sensu. Akurat może ciekawe tematy mi się nawiną później na kolejne odcinki. Może jakieś, nie wiem, pytanie, nie, właśnie nie chcę odbierać kolejnych pytanek na odcinek, bo to się nudzi. Często nie ma też tych dobrych pytań na Q&A, będę musiał niestety coś wybrać, ale tam będą takie bardziej pytanka, wiecie, bardziej takie życiowe, żeby troszkę po coś poopowiadać, no bo o farmingu to o farmingu mogę wam pogadać tutaj, to mówię, te pytanka takie, jak już zadacie tego Q&A, to ja sobie je wybiorę i niektóre podzielę na odcinek, że będą, a niektóre damy po prostu Q&A na ten główny. Ale zobaczymy, kurde, jak to wyjdzie, bo ja naprawdę nie mam teraz czasu. Pokończę te matury, to może dopiero. Zaraz pojedziemy też do Brączka, to też pewnie... Nie, no postaram się, żeby aktywność nie spadła z racji tego, że Brączek będzie chodził do szkoły, ja będę miał pół dnia, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek nagrać. Także myślę, że będzie całkiem w porządku. Dobra, tu już mamy zasiane. Dobrze, jednego Big Baga sypałem, mniej więcej nie sypałem. Zajebiście, patrzcie, przestały się kręcić. Nie wiem, czy ten mod, co macie w internecie, też jest tak dobrze zrobiony, ale Arek naprawdę się troszkę z nim pobawił. Arkeł Orkełowski. Dobra, lecimy poprzeczniak i możemy spadać. Fajnie, nawet fajnie wyszło. Miałem zrobić wczoraj ten odcinek z Karoliną. Ale tak, kurczę, nie, ani Karolina nie miała ochoty. Ja też byłem troszkę zmęczony, więc mówię, jak mam przymulaj na takim odcinku. A Karolina od czasu do czasu tam nagra coś ze mną, także nie ma się co martwić, czy będzie, czy nie, jakiś odcinek. Dobra, możemy sobie spadać w tą stronę. Pierwsze siewy tu jakieś tam zasiane, wiadomo, nie wszystko będzie, siane będą jeszcze jakieś wiosenne. Także tutaj, ty, praktycznie, kurczę, ej, to jest ostatni odcinek z serii singla. Teraz, ty, no bo to jest zim, teraz, no to są siewy. No ja już mam porobione wszystko w polu, siewu już nie będę nagrywał, także ja co będę miał teraz sobie nagrać, to jest wszystko poza odcinkami, także ja muszę tutaj za zimową wersję się brać. Wow, nie pomyślałem. No nie, ale jakieś zimowe, co ja no. O, wywożenie zboża, to będzie dobra sprawa, wywożenie zboża na pewno sobie zrobimy, także fajnie. Dwa odcinki, odśnieżanie, bo no jak sami widzicie, no boluziowo jest fajne, bo jest duże, jest dużo asfaltu, także odśnieżanko, super, New Hollandem, gdzie będziemy mogli zarobić trochę kasy. O, to jest fajna sprawa. Zawsze jakaś tam kasa mi się przyda, także super. Teraz będzie wywożenie z zboża i widzimy, tylko kurczę, nie wiem na kiedy mi się uda zrobić tą zimową wersję, postaram się jak najszybciej to przełożyć i się pobawić z tym, także super, fajnie, cieszy mnie to bardzo. I co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcinka, widzimy się już teraz na Bolusiowie, normalnie na tej naszej zajebistej sąsiedzkiej serii. I co, trzymajcie się, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, na razie, cześć! Cześć!